Ameryka jest świetna. To ojczyzna wolnych i odważnych ludzi, ale nie jest taka, za jaką ją uważać. Ulice nie są wybrukowane złotem. Nie każdy dom to amerykański dom marzeni z pierwszych stron gazet. Ubóstwo i zmaganie się trudami życia jest częścią codzienności. Ludzie, którzy wydają się świetnie prosperować, mogą mieć straszne długi. Społeczeństwo oczekuje i naciska, aby każdy Amerykanin szedł na studia. Nikt nie myśli o tym, że przeciętny absolwent ma 38 390 dolarów kredytu studenckiego już na starcie. Mimo to wciąż uśmiechamy się od ucha do ucha. I jeśli ktoś nas zapyta, jak się masz? Odpowiadamy: świetnie, wszystko gra, maskując to, co naprawdę czujemy. Kiedy skończysz studia, zamykasz się w najbardziej korzystne biurze i pracujesz do emerytury, aż spłacisz kredyt studencki lub inny kredyt na dom, na auto, na wakacje. Szczelanina dzieje się tak często, że nasza flaga jest ciągle opuszczona do połowy masztu, aby oddać pod ofiarą. Na ścianach każdej szkoły są wywieszone ostrzeżenia i wskazówki, jak postępować w razie ataku napastnika. Nie twierdzę, że Ameryka to zły kraj. Nie zrozumcie mnie źle, ale nie jest to raj ani ziemia obiecana, w który wielu z was wierzy. Stany mają zalety i wady, jak każdy inny kraj. Chciałbym pokusić się o stwierdzenie, że możesz realizować swoje marzenia. W Polsce nie musisz być w Ameryce, żeby je osiągnąć.